W filii numer 13 przy ulicy Mikołaja Zryńska odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Klubu Kobiet. Razem uczestniczki przy kawie, herbacie i ciastkach mogły posłuchać o wyprawie Teresy Mazurkiewicz na Borneo. Pani Teresa przygotowała dużo ciekawostek i opowiedziała różne anegdoty dotyczące podróży. Opowiadała o wyprawie podczas pokazu slajdu ze zdjęciami z wyprawy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Miasto Kultury. Wyprawą było Borneo. Jest to pani Teresa Mazurkiewicz. Po prostu oddaję głos pani Teresie. Dziękuję bardzo. Na to zgody. Także są bardzo otwarci. Można fotografować, można brać udział w ich obrzędach. I naprawdę było to przesympatyczne. Było to niesamowite przeżycie dla całej naszej grupy. XIX wieku. Ten hotel w Głębi, to proszę go zapamiętać, bo tam nocował Aleksander Kwaśniewski. A dlaczego nocował, to będzie za chwilę. Mnóstwo takich właśnie pięknych pomniczków sytuacyjnych, tutaj jak kiedyś pracowano. I tu właśnie Aleksander Kwaśniewski przyjechał specjalnie po to, aby odsłonić tablicę Józefa Konrada Korzeniowskiego, który pływał na archipelagu malajskim wokół tych właśnie wysp malajskich. To jest rzeźba Salvadora Dali. Jeśli chodzi o te małe domki, podobno jest taka historia, że jeśli w domku jest ołtarz bóstwa, to tego domu nie można zburzyć. W związku z czym te stare domki przetrwały, bo w każdym z tych domków jest ołtarz. A tutaj jest nowoczesny hotel, Jola mówiła, że była u góry. Ponieważ Singapur jest wyspą, więc jeśli brakuje im terenu, to oni usypują. I ten cały hotel, on powstał na usypanym specjalnie w tym celu gruncie. I dalej trzeba było się wspinać. No, nie powiem, był to dla mnie ogromny wysiłek. Góra ma 4100 metrów. Przy czym pierwszego dnia nie dochodzi się na wierzchołek, tylko dochodzi się do schroniska. Tu jeszcze cały czas idziemy. Ja byłam dosyć... O, tu już jesteśmy powyżej chmur. Także ładnie. W sumie pokonaliśmy prawie 2000 kilometrów w pionie. 2000 metrów w pionie, także było to takie, no nie powiem, ale... Był to dosyć duży wysiłek. To już są widoki ze schroniska. Tutaj tak wyglądaliśmy po zejściu z góry, bardzo zmęczeni. Potem następnym etapem były takie właśnie w-pouring baseny, gdzie można było łydki troszeczkę rozmasować, aczkolwiek nie wiem, co gorsze było, czy wejście, czy zejście, bo zejście dało się nam równie we znaki i pomimo dłuższego moczenia w basenach, to wchodzenie po schodach bądź schodzenie, to można byłoby nakręcać filmy, bo wyglądaliśmy jak ostatnie pokraki. Były próby wchodzenia i schodzenia tyłem, bo nie dało się przodem, nogi były tak bardzo... Te dwa schodki, które tam są, to pokonanie tego było niemałym problemem. Ponieważ założycielem Singapuru był Sir Thomas Raffles, to jest kwiat, który właśnie od niego nosi imię Rafflesia. To jest największy kwiat na świecie. Jego średnica dochodzi do 1 metra. Ten miał gdzieś około 70 centymetrów. On kwitnie około tygodnia i podobno jak już przekwita, to strasznie cuchnie takim nieświeżym mięskiem. Myśmy wkładali głowę do środka, ale ten był świeży, także żadnych takich nieprzyjemnych zapachów nie było. Także no jest